Co? Nie, fajnie. Taki fajny, że mały pojedynek. Cristiano Ronaldo. Oklaski, oklaski proszę. Ibrahimowicz. Mamy dobrego bramkarza w tym Ostrowcu. I dobrego strzelca. Wie pan, panie Norbercie, że wywiad po meczu? 1-0. Dobrze, panie komentatorze. I wchodzi następny bramkarz. No się dalej. Pan Norbert Soja chciał strzelać z 2 metrów. Później pokażę. Ja wiesz, że to będzie na YouTube. No dobra. Już jeden filmik jest na YouTube. Jaki? Ja ze wzorkiem. W parku miejskim, na rowerach. I proszę państwa, Norbert Soja przy rzucie karnym. I... Spójrzmy na emocje bramkarza. Rzut karny, strzela. I broni, świetnie. Spisał się Wiatrowski. Ale mamy jeszcze jednego karnego dla Norberta Soi. Norbi, chodzi. I proszę państwa, i nie ma broni ponownie. I... No. I proszę państwa, Norbert Soja, rzut wolny. 6 metrów od bramki. Szybciej, bo mam ochotę bronić. I Soja. I proszę państwa, znowu spisywanie się Abiatiego, czyli Wiatrowskiego. I Norbert Soja wyjmuje piłkę z poza siatki. Oj, nie udało mu się coś. Ja mu pomogę. I wydostaliśmy piłkę. I będzie strzelał Wiatrowski, czyli Ibrahimowicz. Aj, poprzeczka! Mógł dobijać, ale piłka bramkarza. I jeszcze jeden strzał? Nie, będzie przygotowywał piłkę. Bramkarz mówi, że chuja strzeli z takiego daleka, ale czy strzeli, nikt tego nie wie. Zobaczymy, jak się spisze Wiatrowski. I gol z takiego daleka, a bramkarz mówił co innego. Wiatrowski, proszę państwa. Jeszcze raz. I mamy następną bramkę, proszę państwa. Mamy następną. I Wiatrowski. To... Jest sponsorowany piłkarz z Włoch. Bardzo dobry napastnik, też bardzo dobry bramkarz. O, i proszę państwa, strzela bardzo dobry obrońca. Yeah. Ale pięknie też strzelił. Niesamowicie. Nie słuchajcie go, on gada głupoty, bo się przy kamerze wstydzi. I mamy jeszcze jeden strzał Soi. Czyli Cristiano Ronaldo. I czy obroni to Abiati? Aj, podbita piłka, nie obronił. 3-2, proszę państwa, dla Wiatrowskiego. Kurwa, za blisko strzela. A do ilu gracie? Do ilu gracie? Do 10. Proszę państwa, gramy do 10, a mamy dopiero 3-2. I... A, broni to niesamowicie. 3-2 dalej. Soja wchodzi na bramkę. Panie, proszę państwa, gol! Mamy bramkę. Żartujemy.
przerwana. Czerwona wira. Woli? Ale ci się podbijało od tej piłki. Tak, ja też będzie gol, bo się podbijam. I proszę państwa, a poprzeczka, ale uznany był strzał, czy jeszcze ma dwa strzały? No dwa jeszcze. No to mamy jeszcze przedostatni strzał. Aj, niecelnie, niecelnie. Co się dzieje z Wiatrowskim? Ostatni strzał, proszę państwa, Wiatrowski. Spójrzcie się, bramkarz, co to za bramkarz? Stoi w bramce i stoi. I strzał Wiatrowskiego. I proszę państwa, nieudany strzał. Wchodzi Wiatrowski na bramkę. I proszę państwa, Soja będzie wykonywał wolne albo i karny. Tak jak dalej mówiłem, 3-2. Powiedz nam coś, Włodek. Nic. I? Nie ma bramki! Świetnie spisał się Abiati na bramce. Ale Soja też ładnie uderzył. Tylko, że mógł to uderzyć bardziej w bok. Fajnie mi się to było, nie chciałbym to brać. Bramkarz i Soja strzela. I gol! Proszę państwa, 3-3. Zdenerwowany Abiati. Abiati musi teraz strzelić 3 bramki w 3 strzałach. I broni! Wyleciałaby piłka do bramki, ale wyjął. I wchodzi w... Proszę państwa. Soja. Nie, stąd jest dobrze. I... Czekaj! I... Aj, obroni! I jeszcze jeden strzał, proszę państwa, będziemy mieli tutaj. Wiatrowski. Aj, widzieliśmy piłkę w siatce, ale niestety tak się nie stało. Piłkę w siatce. Nie, bo tak czasami komentatorzy mówią. Już widziałem piłkę w siatce. I proszę państwa, Wiatrowski ostatni strzał, czy strzeli tą bramkę? Kto będzie na prowadzeniu? Czy pan Soja, czy pan Wiatrowski? Będzie uderzał? A, broni! Świetnie spisuje się bramkarz. Wszystkie bramki obronione. Pan Soja będzie strzelał. Strzeli 3 bramki, jest na prowadzeniu 6-3. Na razie jest 3-3. Na razie, proszę państwa, jest 3-3. Ten cerewansz, aby co? Pan Wiatrowski mówi, że jak przegra, chce rewanż. A w tle widzimy, jak starsi chłopacy grają w piłkę i Wiatrowski broni. Soja będzie strzelał. A, ładnie. Soja. Broni Wiatrowski. Ale Soja, proszę państwa, się nie poddaje. No, nie chciałem. I proszę państwa, Soja będzie strzelał. Czy będzie gol? Czy będzie 4-3? Ale jak na razie mamy, ponownie mówię, 3-3. Strzela? Gol! Brawo! Wiatrowski, zdenerwowany Wiatrowski. 4-3 dla pana Norberta. I? A, 4-4 zaskoczył Wiatrowski. Zdenerwowany bramkarz wykopuje byle dalej. A, byle dalej. Kopałem prosto. No może na łukowskie. Proszę państwa, po meczu zrobimy wywiad z wygranym, ale też i z przegranym. I piłka by wylądowała na głowie pana Soi. Gdyby nie ta siatka, z pewnością. No właśnie, gdyby nie ta siatka. I pan, proszę państwa, będzie nam... Podawacz piłek będzie nam podawał piłkę. I Wiatrowski, ostatni strzał. O kurwa, może być mocno. O, nie będzie go. I ja broni, proszę państwa, broni. Wiatrowski, strzelec pierwszej bramki. Wiatrowski, strzelec. I proszę państwa, 4-3 dla pana Wiatrowskiego. Pan Wiatrowski. Osad? Ocen. A, ocen.
I proszę państwa, pan Soja przy strzale będzie. Pan Soja. Pan Soja, proszę państwa, Wiatrowski wyszedł za linię bramki. Stoi w bramce. Jak będzie gol, będzie wiadomo, dlaczego będzie ten gol. Będzie wiadomo. Proszę państwa, Soja ustawia piłkę. Soja się przymierza do bramki, znaczy do piłki. I uderza. Do bramki. I poprzeczka, broni też Wiatrowski. Z pomocą i nie ma gola, broni to. Proszę państwa, pan Soja, drugi rzut wolny. Soja. Uderza i mamy, nie mamy bramki, broni. Pan Wzorek buduje nam wspaniały tor dla wygranego. Dupa. Gdzie cały widok mi pokaże? Summer City. I proszę państwa. No, tutaj jest zajebiście. Jak... Chris. Na morze. Norbi Soja. I... A, broni. Świetnie, broni, broni. I Soja, niech się pośpieszy na tą bramkę, bo Wiatrowski przymierza. A nie. Taka roślina kurująca. O, byśmy mieli bramkę. Wiatrowski, proszę państwa, będzie strzelał zaraz. O, świetnie, świetnie, Wiatrowski, świetnie. 5-4, proszę państwa, dla pana Wiatrowskiego. Sześć, cztery dla pana Wiatrowskiego. Powiedz nam coś, Wiatrowski. Nic. I Soja, proszę państwa, będzie próbował nadrobić stracone straty dwóch bramek. Proszę państwa, Soja chciał wytwanić kolegę. Soja, proszę państwa, już widzimy, że nie będzie gola. Nie mogę tego obronić. My chcemy gola, panowie, my chcemy gola. Ja bym też rozwolał. Aj, w to samo miejsce, tak jak wcześniej. A ja chciałem gdzie indziej. Ale chciał gdzie indziej. Chciał w kamerę, można tak powiedzieć. Idzie Soja. A Wiatrowski na bramce, świetnie, spisując się. Soja mówi, że nie ma siły. Wiatrowski ma 3 bramki do strzelania i wygrywa mecz. Cztery, przepraszam, cztery. I strzela. Aj, gol, proszę państwa. Piłka w siatce. 6-5 dla pana Wiatrowskiego. Przypominam, że był moment, w którym przegrywałem 3-0. I pan Wiatrowski, gol, piękna Angielka. Angielka? 7-5. I mamy następną bramkę. Nie, nie mamy. O kurwa, siadłem na tym niebanym piasku. To wygląda, jakby się zesrał. I ostatni strzał Wiatrowskiego. Czy będziemy mieli bramkę? I 15 minut ciągnie się nasze spotkanie pomiędzy Wiatrowskim a Soją i mamy bramkę. Proszę państwa, Wiatrowski. Przypomnijcie nam, sportowcy, ile jest? 8-5. Komentator nie wie, ale sportowcy za to wiedzą. Bo wbijam do wody, pierdolę. Wiatrowski mówi, że będzie wbijał do wody, bo obok mamy nasz miejski ośrodek i...
A, broni, świetnie. I, ale będzie dobitka, nie będzie dobitki. Nawet gdyby była dobitka, byłby gol. To nie byłoby tego gola. Bez dobitek. I będzie strzelał pan Soja. 8-5 jest? I? A, broni. I poddaje się pan Soja. Zróbmy z nim wywiad. Ile jest? Przeprowadzonego meczu. Kurwa, bez komentarza. Bez komentarza, mówi pan Soja. Powiedz nam... Kurwa, chyba mówię bez komentarza. Dobra, nara. Powiedz nam, gra pani... następny mecz po meczu. Po meczu? A z kim będziesz grał? Z Łukaszem Zorem. Z Łukaszem Zorkiem, tak? No. Jak chwilę po meczu z panem Soją? Dobrze poszło. Dobrze poszło, mówisz? Tak. Soja, proszę państwa... Ja się poddała. To no właśnie, poczekaj. Tak jak mówi... I... Próby do strzału Łukasza Wzorka. I teraz, proszę państwa, zaczynamy drugą, niesamowitą, ale... Panie Sojo! Panie Norbercie! Niech pan nie będzie taki zauroczony. Spierdalaj, głowa mnie boli. Panie Norbercie, będzie pan nagrywał, bo komentatorem... A zajebał ci ktoś kiedyś? Dobra, już idę. Zastopuj, może ten nie nagrywa. Dobra, i kończymy dzisiejsze spotkanie. 8-5. I ostatni strzał będzie Łukasza Wzorka. Wiem, ale już Łukasz Wzorek odda ostatni strzał i kończymy nasz dzisiejszy program Ostrojec Świętokrzyski. Dwóch debili. Dobrze, kończymy nasz program Ostrowiec Świętokrzyskich, dwóch debili.